nie myślimy. Na przykład mrugamy okiem, kiedy leci mucha, czy komar pada do oka. My o tym już nie myślimy. Ale jak chcemy wykonać jakiś ruch, nowy ruch, to musimy się bardzo natężać, żeby go zrobić. Myśleć, planować, kontrolować. Teraz tak, według wschodniej nauki, która nie do końca poparta jest eksperymentami laboratoryjnymi, zakłada się, że człowiek jest skomplikowany, ale można to uporządkować w formie meridianów. Meridianów, czyli szlaków, którymi przebiegają impulsy, impulsy nerwowe. Te rozkazy mogą być przerwane przez techniki uciskowe. Na przykład typowe meridiany to ciągną się zwykle po wewnętrznej części ciała. Tam są główne nerwy. Nerwy z tej strony raczej nie przebiegają. Raczej to rozbudowane są mięśnie u człowieka. Tak? I ten sposób przebiegają meridiany po prostu. Nie znam tej teorii dokładnie, ale wiem, gdzie naciskać, żeby spowodować efekty. Są ludzie, którzy cały czas z tego doskonalą się i robią z tych meridianów jakąś filozofię. Są manekiny, na których po prostu tam są nazwy, punkty i tak dalej. To się wiąże z jogą, jak ktoś słyszał też, gdzie są nazwane czakry. Krótko mówiąc, chciałem wam teraz zademonstrować powstrzymanie ruchu przez nacisk. Już mieliście przed chwilą właśnie takie właśnie prawki. Teraz pokażę, jak to zrobić, kiedy będzie uderzał prawą ręką na górę. Jeszcze raz. Da się wyprostować rękę, czy już się nie chce? Nie chce się. Blisko trzymajcie mocno i macie wolne ręce. Robicie ręcystę. Akcja. Tu znacie tak samo już, z tym, że to jest mała powierzchnia. Nic nie. Ręka tworzy tu. Tu. Musi być tutaj łuk. Nie możesz zrobić tego. Nie jest to. Ja tak widzę. Tak widzę, że tu. 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 To musi wejść wszystko. Chodzi. Ułożenie ręki. Ręka jest cały czas tak samo. Cały czas jest to samo. Cały czas jest tu, tu, tu. Tylko się zmienia pod siedzą. Raz. 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 To jest wszystko tu. Wszystko tu. Zacisk jest, nie wiem, czy ktoś z was jeździł kiedyś, tak. Ale zacisk to jest coś takiego, że wjeżdżasz i masz jakby cofnięcie aż do tyłu. 120 stopni zakręt, nie? Jest taki zacisk, ten co mnie wyprzedził, nabuchał się autentyk, słuchajcie, i patrzę, jadę za nim, co on robi, a on już nie miał szans skręcić, więc poszedł prosto.